Tylko w około 18 skontrolowanych przez nas jezior stwierdziliśmy aż 125 przypadków zagradzania dostępu do wody. To są działania nielegalne. Zarządy gospodarki wodnej nie pilnują zakazu grodzenia dostępu do linii brzegowej polskich jezior. I w związku z tym ich pracę w tym zakresie oceniliśmy negatywnie. Na terenach, które na mapach zaznaczone są jako jeziora, a de facto stanowią atrakcyjne działki gruntowe należące do Skarbu Państwa, dokonuje się zabudowań. To jest bezprawny proceder na szkodę Skarbu Państwa, występujący na masową skalę i w związku z tym wymaga natychmiastowego uporządkowania.